Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Włosiak, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Szanowni Państwo, dzisiaj jestem w zakładzie ubezpieczeniowym, aby dowiedzieć się, jakie zmiany z nowym rokiem weszły odnośnie obowiązkowych ubezpieczeń, czy też dobrowolnych ubezpieczeń naszych pojazdów. Okazuje się bowiem, że od nowego roku nie tylko napoje słodzące podrożały, ale również kwestie ubezpieczeń. Zapraszam serdecznie. Do obejrzenia. Dzień dobry, panie Bartłomieju. Witam telewidzów. Dzień dobry, panie Darku. Panie Bartłomieju, na wstępie wiedziałem, że wzrosły nie tylko ceny napojów słodzących, ale również pewne rzeczy, jeżeli odnośnie ubezpieczeń naszych pojazdów. Cóż podrożało z nowym rokiem? Z nowym rokiem wzrosła najniższa krajowa do kwoty 2800 zł brutto. Od wynagrodzenia najniższego jest uzależniona kara Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W związku z tym wzrosła również kara za brak OC na samochód. Na jaką karę w tym roku może liczyć osoba, która nie wykupiła tego obowiązkowego ubezpieczenia OC? 100% kary aktualnie wynosi dwie najniższe krajowe, czyli 5600 zł i taka kara jest wymierzana właścicielowi pojazdu, który nie posiada ważnego OC powyżej 14 dni. W okresie od 4 do 14 dni ta kara wynosi 50% całkowitej sumy, a w okresie od 1 do 3 dni wynosi 20%, czyli w tym wypadku to jest 1120 zł. I tutaj mówimy o osobach, które nie dokonały obowiązku ubezpieczenia pojazdu mechanicznego, zakupionego, na przykład nowego, prawda, czy też nie wznowiły aktualnej polisy. Zgadza się. Należy także pamiętać, że w przypadku kolizji wyrządzonej pojazdem nieposiadającym ubezpieczenia OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie osobie poszkodowanej, natomiast później występuje z roszczeniem regresowym do sprawcy zdarzenia. Roszczenie regresowe to jest wezwanie do zapłaty odszkodowania wypłaconego przez UFG do sprawcy zdarzenia. Później sprawca ma obowiązek to odszkodowanie wypłacone przez funduszowi zwrócić. Właśnie, panie Bartłomieju, w jakich sytuacjach uruchamiana jest ta procedura regresu? Regres jest także procedurą stosowaną przez zakłady ubezpieczeń w stosunku do sprawców zdarzenia. W przypadkach, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie lub w przypadkach, gdy szkoda została wyrządzona przez sprawcę będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków, mówiąc ogólnie rzecz biorąc. Ponadto roszczenie regresowe jest stosowane w przypadku, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, wyrządził szkodę, nie posiadając ważnego prawa jazdy, chociaż tutaj jest wyłączenie na brak prawa jazdy, jeżeli chodziło o ratowanie zdrowia lub życia ludzkiego, lub o podjęcie pościgu przeciwko osobie, która popełniła przestępstwo. A także ostatni przypadek dotyczący regresu występuje wtedy, gdy szkoda została wyrządzona poprzez na przykład kradzież pojazdu, czyli została wyrządzona poprzez popełnienie przestępstwa. Jak technicznie, że tak powiem, można ubiegać się, prawda? No, podajmy przykład, no, mój pojazd został uszkodzony przez osobę, która była pod wpływem alkoholu, czy też nie posiadała na przykład prawa jazdy. Procedura likwidacji szkody występuje wtedy standardowo. Należy zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był pojazd sprawcy zdarzenia. Zakład ubezpieczeń przeprowadza postępowanie likwidacji szkody, wypłaca odszkodowanie, a później występuje z roszczeniem regresowym do sprawcy zdarzenia. Chciałbym przy tym podkreślić, że wbrew panującej obiegowo opinii, jeśli chodzi o ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, tutaj jeśli chodzi o wypłatę odszkodowania, to nie ma wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tego względu, że szkoda została wyrządzona przez sprawcę. Jak najbardziej, jeżeli osoba, która wyrządziła szkodę, była pod wpływem alkoholu, tutaj nie ma problemu z wypłatą odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej, zabezpieczeniem właśnie, żeby sprawcy nie popełniali szkód pod wpływem alkoholu, jest właśnie to roszczenie regresowe. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia dobrowolne typu autokasko, NNW, assistance, jeżeli wtedy osoba
będąca pod wpływem alkoholu wyrządziła szkodę, wtedy tak, jest wyłączenie na stan pod wpływem alkoholu, natomiast nie w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej. No, tak naprawdę to ubezpieczenie OC jest dla osoby poszkodowanej przez nas, prawda? Dlatego też tych wyłączeń pewnie mniej jest. Zgadza się. Jeśli chodzi o wyłączenia dotyczące ubezpieczenia OC, to one występują wtedy, gdy szkoda zostaje wyrządzona przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego, czyli mówiąc krótko, ubezpieczony nie może sam sobie zrobić szkody. Tutaj jest też wyłączenie na leasing, no bo faktycznie jeżeli właścicielem pojazdu jest leasing, który powiedzmy tych samochodów ma zarejestrowanych na siebie setki tysięcy, no to wtedy jest to wyłączenie. Wiadomo, że tak de facto użytkownik pojazdu są inne osoby, ale faktycznie sami sobie nie możemy wyrządzić szkody. Ponadto ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie są objęte przesyłki przewożone za opłatą w pojeździe sprawcy, czyli na przykład kurier wiozący przesyłki, jeżeli wyrządzi szkodę i te przesyłki zostaną uszkodzone, to wtedy też one nie podlegają ubezpieczeniu OC. Jest wyłączenie na przykład egzemplarze dotyczące w dziedzinie numizmatyki, filatelistyki, biżuterię i gotówkę, a także jest wyłączenie na szkody wyrządzone na środowisku. No na te rzeczy, które pan wymieniał, zapewne jakieś inne ubezpieczenia są typowo transportowe. Na przykład OC przewoźnika, jeśli chodzi o przesyłki przewożone i ładunki przewożone za opłatą. Panie Bartłomieju, nie wiem, czy się powtórzę, ale też takie opinie chodzą, że jeżeli jesteśmy poszkodowani przez osobę, przez pojazd, który nie posiada wykupionego tego obowiązkowego ubezpieczenia, nie możemy liczyć na żadne odszkodowanie, no bo niby z czego? Znaczy artykuł 106 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych mówi, że jeżeli ktoś posiada dobrowolne ubezpieczenie, na przykład autokasko, to powinien taką szkodę zgłosić ze swojego autokasko, a następnie ubezpieczyciel zwraca się o zwrot wypłaconego odszkodowania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i wtedy zniżki z autokasko nie są tracone przez ubezpieczonego. Natomiast jeżeli ktoś nie ma dobrowolnego ubezpieczenia, wtedy zgodnie z artykułem 108 ustawy, o której wcześniej mówiłem, ma prawo zgłosić się do dowolnego zakładu ubezpieczeń, który prowadzi sprzedaż i likwidację szkód z OC. Taki zakład ubezpieczeń ma obowiązek przeprowadzić postępowanie likwidacyjne, to jest zrobić powiedzmy oględziny pojazdu, sporządzić kosztorys, zebrać wszelką dokumentację w postaci notatki policyjnej i następnie po przeprowadzonym postępowaniu wysyła akta sprawy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wówczas wypłaca odszkodowanie na rzecz osoby poszkodowanej. Czyli tak naprawdę ta opinia jest błędna, jesteśmy tak naprawdę w każdej sytuacji chronieni. Zgadza się. Jeżeli nie przez nasz zakład ubezpieczeń, to przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Często wspominamy o tym Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, czyli to jest instytucja, która nadzoruje wszystkie zakłady ubezpieczeniowe. Tak? Tak, zgadza się. Każdy zakład ubezpieczeń w Polsce jest członkiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, tak samo jak jest członkiem Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, kary za brak OC wzrosły. Też same ubezpieczenia też nie są tanie. Wiele osób może się pokusić o chęć niewykupienia tego. Przypomnijmy jeszcze, czym grozi niewykupienie obowiązkowego ubezpieczenia na pojazd. Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych grozi raz karą ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za sam brak ważnego ubezpieczenia, 5600 zł za okres powyżej 14 dni, 2800 zł za okres od 4 do 14 dni i 1120 zł za okres od 1 do 3 dni. Oprócz tego należy przypomnieć, że w przypadku wyrządzenia szkody pojazdem nieubezpieczonym, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie osobie poszkodowanej, a następnie zwraca się do sprawcy zdarzenia z wezwaniem do zapłaty o zwrot wypłaconego odszkodowania. Należy też przy tym stwierdzić, że z obowiązkowego ubezpieczenia OC nie naprawiamy tylko naszych samochodów, nie chodzi tutaj tylko o porysowane zderzaki, drzwi. Bardzo często naprawa w autoryzowanym serwisie obsługi wynosi kilka albo kilkanaście tysięcy złotych. Do tego dochodzą koszty wynajmu pojazdu zastępczego w kwocie od 2 do 3 tysięcy, czasem więcej. Plus do tego zadośćuczynienie za trwały uszczerbek na zdrowiu. To są również kwoty liczone w tysiącach złotych. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję również za rozmowę.
Szanowni Państwo, ten odcinek może nie jest po to, żeby Państwa straszyć, ale uświadomić Państwu, co grozi za brak właśnie tego obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przemówi do rozsądku niektórym osobom, które rozważają możliwość niewykupienia OC pojazdu. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.